Proszę usiąść, panie profesorze, bo ja tutaj troszkę więcej powiem niż dwa słowa. W imieniu władz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, pana prezydenta profesora Tadeusza Pomianka i rektora doktora Wyrgiliusza Gołąbka, niezmiernie serdecznie witam państwa na niezwykłym wydarzeniu. Wydarzenie jest niezwykłe z dwóch powodów. Pierwszy powód to oczywiście tematyka, ale ten powód drugi, ważniejszy, to nasz szanowny prelegent, pan profesor Stanisław Waltoś. Cieszę się, że tak wiele osób przyjęło zaproszenie na nasz wykład. Witam państwa bardzo serdecznie w auli imienia profesora Chłopeckiego w naszej uczelni. Witam pracowników, witam wszystkich gości, uczniów, studentów, nauczycieli szkół średnich. Witam również wszystkie osoby, które oglądają nas online, bo transmitujemy to wydarzenie. A to wydarzenie jest jednym z cyklu, które organizujemy od jakiegoś czasu, cykl wykładów otwartych i spotkań z wybitnymi autorytetami, Przybij piątkę nauce. I dzisiaj właśnie taki wybitny autorytet przyjął nasze zaproszenie, pan profesor Stanisław Waltoś. I panie profesor pozwoli, że kilka słów jednak o panu profesorze powiem, mimo że jest pan profesor znaną wielu osobom postacią. Pan profesor Stanisław Waltoś jest profesorem tytularnym nauk prawnych, specjalistą w zakresie historii prawa i postępowania karnego. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Profesor Waltoś był wieloletnim wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. U nas pan profesor Waltoś przepracował 22 lata. 22 lata. A uczelnia ma 25, więc te nasze relacje są bardzo bliskie i historyczne nieomalże. Pan profesor był wieloletnim dyrektorem Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nasz wybitny prelegent jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu imienia Immanuela Kanta w Kaliningradzie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Szanowni państwo, dorobek naukowy oraz organizacyjny pana profesora jest olbrzymi. Ja pozwolę sobie tylko kilka takich faktów z życia pana profesora przytoczyć. W latach 90. pan profesor był ekspertem Rady Europy. W latach 2000-2002 był członkiem Rady Legislacyjnej przy prezesie Rady Ministrów. W latach 2004-2006 został pan profesor powołany na przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Następnie do 2015 był członkiem tej komisji właśnie. Pan profesor jest też autorem około 400 publikacji, w tym wznawianego kilkanaście razy podręcznika akademickiego Proces karny, zarys systemu. Był również redaktorem naczelnym czasopism naukowych, w tym m.in. prestiżowego Opuscula Musealia. Zanim oddam głos panu profesorowi i poprosimy o wygłoszenie wykładu Paradoksy ochrony zabytków w Polsce, przekażę jeszcze kilka kwestii organizacyjnych. Otóż po wykładzie pana profesora odbędzie się dyskusja. Zachęcam państwa do zadawania pytań. Internauci też mogą pytania zadawać. Po naszym wykładzie, ten wykład będzie dostępny na naszym kanale YouTube. Zachęcam państwa, żeby ten kanał odwiedzać. Jest tam bardzo wiele ciekawych wykładów i spotkań z wybitnymi osobami. Szanowny panie profesorze, jeszcze raz skłaniam się nisko. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i bardzo prosimy o wygłoszenie wykładu. Jeśli online, to mam tu, tak? Mówi, czy tu? Tu, tak? Dobrze. Panie prezydencie, panie rektorze, szanowni państwo, z dużą dozą wzruszenia zabieram głos tutaj z tego miejsca, bo przecież prawie 25 lat byłem członkiem tej społeczności i moje najlepsze lata chyba kontaktu z młodymi ludźmi były właśnie tutaj. I za to tej społeczności, tej instytucji serdecznie dziękuję. Proszę państwa, mam powiedzieć coś o paradoksach ochrony zabytków. Ochrony zabytków,
która jest kontrowersyjna w Polsce, która wywołuje wiele sporów i która w dodatku jest powodem licznych procesów, awantur, ale i też nie byle jakich korzyści materialnych, jak i też jeszcze dodatkowo nie byle jakich zysków moralnych, duchowych, kulturowych. A proszę Państwa, wszystko właściwie na dobrą sprawę wzięło się od pewnego człowieka, który w XVIII wieku zainteresował się historią starożytności, a szczególnie materialnymi śladami tej starożytności. Był to Józef von Winckelmann, którego dzieło pod tytułem Geschichte der Kultur des Altertums, czyli po prostu historia kultury starożytności, przetarła drogi do ukształtowania się dyscypliny nowej, mianowicie historii sztuki. Ale jeszcze trzeba było poczekać. Zaczęto się interesować i w ramach tego interesowania się zaczęto swobodnie przekształcać te zabytki. W XIX wieku zapanowała moda na przykład na gotyk angielski. Na terenie byłego zaboru pruskiego, niemieckiego, co drugi dwór, pałac był przebudowywany w stylu gotyku angielskiego. Przebudowywano na lewo, na prawo, budowano nowe zabytki, niszczono niefrasobliwie to, co było potrzebne i dopiero na przełomie wieku XIX i XX zaczęły powstawać pierwsze rygory ochrony zabytków. Ale o tym za chwilę. Proszę Państwa, ochrona zabytków jest pełna paradoksów. Paradoksów zarówno faktycznych, jak i paradoksów prawnych. Przypomnę tylko, że paradoks powstaje wtedy, kiedy ze zdania lub twierdzenia lub też działania wynikają nieoczekiwane konsekwencje. Coś, co zaprzecza punktowi wyjścia. A świat jest przecież pełen paradoksów. I proszę Państwa, jeden z pierwszych paradoksów, o których chcę powiedzieć, jest paradoks szczęśliwy, proszę uważać, co mówię teraz, szczęśliwego braku rygorów konserwatorskich. Przez wieki styl zastępował styl, dom zastępował dom. Świątynię przebudowywano i dobudowywano do niej. Tworzyła się swego rodzaju epokami idąc mozaika stylów. W miejsce romanizmu gotyk, w miejsce gotyku renesans, potem dalej barok, potem rokoko i tak dalej. Gdybyśmy mieli, proszę sobie na chwileczkę wyobrazić, już w XIII, XIV wieku rygory, które mówią tak, to co jest stare nie wolno tknąć, zachowajmy dla potomności, bo to świadectwo dziedzictwa, to przecież nie mielibyśmy tylu zabytków. I tu już Państwo od razu wyświetlę. Jest, jest.
Państwa, na przykład. Nie mielibyśmy w kościele mariackim, przy kościele mariackim kruchty z roku mniej więcej około 1740, zafundowanej przez archiprezbitera kościoła mariackiego Jacka Łopackiego, który był wielkim miłośnikiem baroku. Sam zresztą świetnie wykształcony, doktor medycyny, kochał po prostu barok. Wymieniał ołtarze w środku, dobudował tą krychtę i ciągle go raził jeden obiekt wewnątrz tego kościoła. Taki okropny jego zdaniem, wielki, olbrzymi, staromodny, z końca XV wieku ołtarz. Co on tam robi? Trzeba go zastąpić nowoczesnym ołtarzem. Państwo się domyślacie, chodziło o ołtarz Wita Stwosza. Niewiele brakowało. Już był gotowy pierwszy projekt ołtarza barokowego, który by zastąpił dzieło Wita Stwosza. Ale Jacek Łopacki umarł. Pecha natomiast miał ołtarz główny w katedrze wawelskiej. Bo z katedry wawelskiej wywalono ołtarz i na całe szczęście po prawej stronie, jak Państwo widzicie, ten ołtarz renesansowy, fundowany kiedyś przez biskupa Krasińskiego, trafił na prowincję, daleką prowincję. Te furki dojechały tam do Bodzentyna, ślicznego gotyckiego kościoła, którego ozdobą dzisiaj jest tenże właśnie renesansowy, powtarzam, renesansowy z XVI wieku. I na chwileczkę się zatrzymajmy. To tak, to gdyby nie było tych rygorów, gdyby przypadkiem nie pozwalano, gdyby funkcjonował w wieku XVII i XVIII konserwator, wojewódzki konserwator zabytków, to Bodzentyn by nie miał tego ołtarza. Tak, no oczywiście bardzo wszystkich Państwa namawiam na wycieczkę do Bodzentyna. Urokliwe miejsce. Ale proszę Państwa, a domy secesyjne, które powstawały na przełomie wieku XIX, które zastępowały stare domy, a ten neogotyk, który się pojawiał na lewo, na prawo na przełomie XIX wieku i XX wieku, nie było rygorów, a dzięki temu mamy rozmaitość, dzięki temu mamy barwny kulturowo krajobraz. Paradoks, po prostu paradoks. Mamy i drugi paradoks. Paradoks nieprawego łoża przepisów o ochronie zabytków. Tak, powtórzę, paradoks nieprawego łoża. Bo proszę Państwa, pierwsze polskie przepisy o ochronie zabytków a może, przepraszam, ja na chwilkę jeszcze nie puściłem Państwu, jak by wyglądało, gdyby były rygory, jeszcze cofnę się na chwileczkę, gdyby były rygory ochrony zabytków w XIX wieku, to tak by wyglądały po lewej stronie sukiennice. Tych po prawej by nie było. Tych po prawej by nie było. Proszę Państwa, dekret Rady Regencyjnej. Dekret Rady Regencyjnej o opiece nad zabytkami sztuki i kultury z października roku 1918. Rada Regencyjna powołana przez generalnego gubernatora
von Bestsellera, składająca się z trzech osób, nie była poważanym organem, no bo pochodziła po prostu z rąk zaborcy. Wprawdzie innego zaborcy, wprawdzie innego okupanta, ale jednak okupanta. To nie była polska władza. A jednak Radzie Regencyjnej zawdzięczamy pierwszą strukturę polskiego sądownictwa. Radzie Regencyjnej zawdzięczamy stworzenie sieci polskiego szkolnictwa. I Radzie Regencyjnej między innymi zawdzięczamy stworzenie pierwszego polskiego systemu ochrony zabytków. Ten dekret, bardzo szczegółowy, bardzo ładnie napisany, syntetycznie, nie wdający się w kazuistykę, obowiązywał aż do roku 1928, kiedy został zastąpiony przez rozporządzenie prezydenta RP o ochronie zabytków. Ale wiele postanowień stamtąd przeszło. A więc nie jest to ważne czasem, czy to łoże jest prawe, czy nieprawe. Ważne jest, czy służy społeczeństwu. Proszę Państwa, mamy wśród licznych paradoksów paradoks nieskutecznego skasowania pojęcia dobra kultury w polskim prawie. Bo to było tak. Profesor Jan Pruszyński, bardzo znany specjalista z zakresu prawa ochrony zabytków. I historyk sztuki, i prawnik. Profesor zatrudniony w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, napisał dwutomowe dzieło o historii i aktualnej ochronie zabytków. I w nim wygłosił taką tezę. Należy z polskiego prawa pozbyć się pojęcia dobro kultury. Dlaczego? A on tłumaczy. Dlatego, że to jest nic innego, tylko tłumaczenie hitlerowskiego określenia Kulturgut. Dobro kultury. Bo przecież Niemcy hitlerowskie posługiwały się tym pojęciem na lewo, na prawo. To jak my możemy wobec tego recypować się do polskiego ustawodawstwa w takim razie tak koszmarne wyrażenie? Stało się fatalnie, dlatego że on wywarł duży wpływ na pracę w komisji sejmowej nad projektem ustawy do dnia dzisiejszego obowiązującej, mianowicie ustawy z roku 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Taki trochę podwójny tytuł. I z tamtej ustawy znikło pojęcie dobra kultury. Dobra. Tylko problem polega na tym, że po pierwsze, w Konstytucji mamy tak, z 97 roku. Artykuł 5 Konstytucji. Rzeczpospolita Polska strzeże dziedzictwa narodowego i stwarza warunki upowszechnienia i równego dostępu do czego? Do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego. A artykuł 73 tejże Konstytucji mówi tak. Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych itd., itd., a także wolność korzystania z czego? Z dóbr kultury. Więc jak to? Eliminujemy pojęcie, które jest w Konstytucji dopiero niedawno uchwalonej? To małe piwo. W licznych konwencjach, umowach międzynarodowych, między innymi w słynnej konwencji z roku 1907-1954, łącznie z protokołami, to znaczy konwencja haski, mamy jakie pojęcie? Dobro kultury.
No dobrze, wyeliminowaliśmy, możemy być szczęśliwi, pięknie, ładnie, tylko jest jeden znowu problem. W ustawie określone, że rzeczywiście zabytkiem jest dowód przeszłości. No tak. A co zrobić ze współczesnymi dziełami sztuki? Jak chronić współczesne dzieła sztuki, współczesne dobra kultury? No trudno. Nie było innej rady. I trzeba było wymyślić coś nowego, mianowicie trzeba było wymyśleć pojęcie zabytku niebędącego zabytkiem. I tak się stało. Proszę Państwa, kolejny zabytek. To jest zabytek, tak stanowi ustawa o restytucji Narodowych Dóbr Kultury z 2017 roku. No, mamy zabawną historię w tej chwili. Zresztą od razu powiem, w ustawie o tejże samej restytucji w innym miejscu pojawia się ponownie pojęcie dobra kultury, no bo nie da się, bo po prostu nie da się obejść bez tego pojęcia w normalnym obrocie prawnym. Mamy i kolejny paradoks. Paradoks hasła bardzo popularnego kiedyś, które brzmiało: cała Polska buduje swoją stolicę. Bezprzykładne zniszczenie przez Niemców wielkiego miasta musiało wywołać potrzebę rzucenia takiego hasła, mobilizacji całego społeczeństwa. I to jest zupełnie oczywiste, to jest zupełnie zrozumiałe. Powstawały koła, do których mam wrażenie, że niektórzy chyba do nich należeli, odbudowy stolicy, gdzie zbierało się składki. Nie dość tego, potrącano nawet całej Polsce przecież uposażeń, również jakiś tam procent w pewnym momencie na odbudowę stolicy. Tak to było. I to miało ogromne poparcie społeczne, na autentyczne poparcie społeczne. Problem tylko polegał na tym, że w pewnym momencie zaczęły się robić, no łagodnie mówiąc, kwestie dyskusyjne. Bo to tak. Trzeba było przede wszystkim skądś znaleźć pieniądze, znaleźć jeszcze materiał. I zaczęło się na masową skalę rozbieranie zabytków. Myśmy odbudowywali zabytki Warszawy, ale równocześnie rozbieraliśmy zabytki na ziemiach zachodnich. Padały ofiarą prac rozbiórkowych przeróżne budynki, obiekty zabytkowe, cenne, nie do końca zniszczone, które można było odbudować, które czasem długo czekały na odbudowę, aż w końcu się to wszystko rozsypało. I te straty były już nie do naprawienia. Macie Państwo pięknie odbudowaną Warszawę, która chyba dzisiaj ma nieco więcej zabytków aniżeli przed wojną. Dlatego, że powstał Barbakan, którego przed wojną nie było. Dlatego, że dopełniono odbudowę murów odsłoniętych przed wojną, ale ją dopełniono, a dopełniono ją przy pomocy cegieł przywiezionych z ziem, tak zwanych odzyskanych.
odbudowywano, a czasem najpierw rozbierano, kiedy nie bardzo wiedziano, co z tym zrobić, jak zamek ujazdowski, a potem go wybudowano na nowo. Jest po prawej stronie w stanie surowym i w stanie ostatecznym. Odbudowując Warszawę, spotkano się z pewnymi problemami. Katedra świętego Jana przy ulicy Świętojańskiej. Pierwotny, przed powstaniem warszawskim, po lewej stronie widok tejże katedry mającej wystrój neogotycki. Ona legła totalnie z gruzą, z wyjątkiem fragmentów tak zwanej kaplicy Baryczków. I wtedy wymyślono na prawym slajdzie Państwo widzicie, rekonstrukcję, odbudowę, a właściwie wybudowanie na nowo, ale w równie fantazyjnym stylu, jak ten, który był potępiony. No cóż, zabytki czekały na odbudowę, na przykład we Wrocławiu. Słynny po lewej stronie pałac Hatzfeldów długo czekał na odbudowę i nie doczekał się. Jedyne, co z niego ocalało, to tylko ten fragment, który wszedł zresztą w skład nowego domu, nowego gmachu użyteczności publicznej. A przecież pałac Hatzfeldów był do odbudowy. A piękny gmach Muzeum Sztuk Pięknych, który do lat 60. czekał na odbudowę. Dzisiaj na jego miejscu stoi szkoła zwana Szkołą Tysiąclecia. A Nyca tak wyglądała przed wojną, a tak wygląda po prawej stronie. Po prawej stronie. Tak wygląda. Te budynki, te domy zostały rozebrane. One były w zupełnie niezłym stanie. Sam je oglądałem w roku 51, kiedy na rowerze z Krakowa jechałem dalej i dojechałem do Nysy. Oglądałem. To było do odbudowy. Nie. Państwowe Przedsiębiorstwo Robót Rozbiórkowych, bo tak się to nazywało, w każdym powiecie takie funkcjonowało, rozebrało, załadowało cegły i pojechało na odbudowę Warszawy. Straty, których nam nikt nigdy nie wybaczy. A Gorzów Wielkopolski tak wyglądał przed zniszczeniem, tak wygląda dzisiaj. Dookoła pustki zastąpione później tymi blokami. Gdzie cegła? W Warszawie. Proszę Państwa, i mamy paradoks kolejny. Paradoks wyrażający się w tym, że słynna karta ateńska z roku 1931, uchwalona na Międzynarodowym Zjeździe Konserwatorów, Architektów i Historyków Sztuki, wyznaczająca zasady postępowania z zabytkami nieruchomymi, została jawnie po wojnie naruszona. Ale gdyby nie została naruszona, to mielibyśmy zasadniczy problem. Bo ona między innymi mówiła tak. Przeczytam Państwu fragment tej słynnej uchwały ateńskiej, karty ateńskiej. Uchwalono wtedy między innymi tak.
dominuje na ogół tendencja do powstrzymywania się od pełnej restauracji i unikania związanego z nią ryzyka. W przypadku, w którym restauracja wydaje się jednak konieczna z powodu degradacji i zniszczenia, zaleca się poszanowanie pozostałego dzieła sztuki bez zakresu wprowadzania stylu jakiejkolwiek epoki. Powtarzam, bez wprowadzania stylu jakiejkolwiek epoki. Było to powtórzenie fragmentu tak zwanego katechizmu ochrony zabytków sformułowanego przez Maxa Dworzaka, profesora historii sztuki we Wiedniu i głównego konserwatora zabytków we Wiedniu, w Austrii. A więc dobrze, czasem trzeba restaurować, ale nie wprowadzajmy nowego stylu. Nie niszczmy po prostu naszą inwencją tego, co było kiedyś, istniało kiedyś. Proszę Państwa, nie było to możliwe przestrzeganie tego wszystkiego, dlatego że Warszawa na to nie pozwalała. Ujął to rewelacyjnie profesor Jan Zachwatowicz, wybitny architekt, a równocześnie historyk sztuki, który powiedział w 1945 roku na zjeździe konserwatorów: nie możemy zamykać oczu na zniszczenia, które zostały w Polsce wykonane. Musimy niestety odrzucić pewne reguły i musimy restaurować, musimy przywracać. A tam niejednokrotnie, gdzie nie było dokumentacji fotograficznej albo innej, niestety była potrzebna inwencja. Była potrzebna niekiedy również i fantazja konserwatorska. I tak się działo. Właśnie dlatego między innymi katedra świętego Jana w Warszawie właśnie jest swego rodzaju dowodem, nie można, dowodem inwencji. Nie można przyjąć było wtedy tego neogotyku. Nie była to moda na neogotyk. Neogotyk się wtedy kojarzył jednoznacznie z hitleryzmem. Wobec tego przyjęto to, co zrobiono, co pokazałem Państwu na slajdzie. I tak się zaczęło dziać. W pewnym momencie, w 1946 roku, mój znakomity poprzednik na stanowisku dyrektora Kolegium Maius, Karol Estreicher Junior, znakomity historyk sztuki, gdy wrócił z zagranicy, przeforsował rekonstrukcję Kolegium Maius, najstarszego budynku uniwersyteckiego w Polsce. Tak on wyglądał w roku 1945 na górze i na dole. Neogotyk, obrzydliwy, mówię świadomie, obrzydliwy płaszcz neogotycki go okrywał. Tam się mieściła Biblioteka Jagiellońska, która wyprowadzona została w 1940 roku jeszcze przez Niemców. Dom był pusty, trzeba było to wszystko zaadaptować. I mój znakomity poprzednik przeforsował rzecz niebywałą. Nawiasem mówiąc, dzięki przyjaźni z ówczesnym premierem Józefem Cyrankiewiczem. Mianowicie wpisanie tejże inwestycji, jednej i jedynej z zakresu ochrony dóbr kultury, do planu sześcioletniego. I tak się stało. On w ten sposób zapewnił sześcioletnie finansowanie prac w Kolegium Maius. Efekt macie Państwo po prawej stronie. Dużo tutaj jest prawdy i dużo jest fantazji. Tak to można dzisiaj określić. Ale proszę Państwa, to był początek i to było właściwie na dobrą sprawę trochę uchylenie drzwi do tego, co się dzisiaj dzieje. Bo proszę Państwa, mamy od pewnego czasu
niestety tendencję do rekonstrukcji, do budowania zabytków. Proszę popatrzeć. W Tykocinie, na Podlasiu, w tym słynnym Tykocinie, w którym umarł, jak Państwo pamiętacie, jeżeli ktoś tu jeszcze poza troszkę starszą generacją jest, kto czytał Potop, wolę nie zadać pytania, ile osób czytało. W tym zamku umarł Janusz Radziwiłł, a Zagłoba wszedł na czele swoich żołnierzy i rzucił się prawie w kierunku umierającego Janusza Radziwiłła. Zamek został zniszczony, nie było śladu po nim już w XIX wieku, w XX wieku, ale znalazł się człowiek z pieniędzmi i wybudował od fundamentu wszystko. Tu nie było śladu, o którym można było zaczepić, tylko zarys fundamentów. Tak powstają zabytki. To małe piwo. Tak wyglądała ruina zamku w Jurze Krakowskim na szlaku tak zwanych Orlich Gniazd. Bobolice. Obok jest zaraz drugi zamek, Mirów. Pieniądze po prawej stronie się kłaniają, proszę Państwa. Tak powstał nowy zamek w Bobolicach. Z tego, po lewej stronie. Tak to wygląda. Można również i bez zaczepienia ruiny. W Poznaniu jest taki obiekt, który nie każdy poznaniak nazywa Zamkiem Gargamela. Mówiąc inaczej, to jest ten zamek królewski, bo on ma taki patent, bo on ma taką nazwę. Taka jest tabliczka przybita do muru. Zamek Przemysła II. Tam nie było nawet, dokładnie rzecz biorąc, rzeczywistego śladu fundamentów. Jest zabytek. No i nie będę wdawał się w inne szczegóły, ja tylko poruszę problem, który teraz stał się problemem raczej gorącym. Był sobie pałac Saski przy placu, który się nazywał najpierw placem Saskim, potem przed wojną został nazwany placem Piłsudskiego, po wojnie został nazwany placem Zwycięstwa i wrócił teraz do swojej przedwojennej nazwy, do placu Piłsudskiego. Został wysadzony w powietrze po powstaniu warszawskim razem z Pałacem Brühla przyległym do niego. I teraz, jak Państwo wiecie, zapadła decyzja najwyższych władz państwowych, że należy odbudować pomnik kultury, świadectwo wielkości naszej Rzeczypospolitej. I to jest problem. Problem polegający przede wszystkim na tym, że Pałac Saski to się źle kojarzy. To się kojarzy z czasami saskimi. Najgorszą epoką w czasie I Rzeczypospolitej. Najgorszą. Po drugie, akurat ten widok tego pałacu z tą kolumnadą, z tymi czynszowymi na wynajem kamienicami, które potem zostały zamienione na siedzibę Sztabu Generalnego po wojnie, pierwszej, były dziełem kupca rosyjskiego, Sołowiowa. No tak. Jak Państwo wiecie, to nie muszę tutaj mówić, po prawej stronie ostał się tylko ten fragment nad grobem
nieznanego żołnierza. I proszę teraz popatrzeć się, ile tragizmu, ile dramatyzmu i uczucia tkwi w tych ruinach. W tych ruinach. Nie ma bardziej przejmującego na świecie grobu nieznanego żołnierza. I to ma być zniszczone. Po prostu. Za cenę przywrócenia do istnienia dużego gmachu wybudowanego kiedyś przez kupca rosyjskiego. Proszę Państwa, ale są również problemy. Macie Państwo krakowski problem, którym Kraków żyje. Mianowicie zabytki techniki. Przecież są bardzo ważną komponentą, naszych czasów. Przecież my się wśród nich poruszamy. Do niedawna jeździliśmy autobusami, zabytkami. Teraz już jest trochę inaczej. Ciągle jeszcze jeżdżą zabytkowe samochody sprowadzane z Niemiec. Oczywiście po odpowiednim spreparowaniu, najlepiej wycięciu filtra. To jest znane. Ale przecież są mosty i wiadukty, którymi jeździ pociąg. I takim jednym z mostów jest wiadukt nad ulicą Grzegórzewską w Krakowie, który jest jednym z najstarszych na ziemiach Polski. Z 1863. I co się stało? W pewnym momencie trzeba było, okazało się, że trzeba dobudować dodatkową parę torów. No tak, ale pani konserwator powiedziała, mowy nie ma. Ja skracam, bo to by było więcej etapu. Ja skracam. Ale pani konserwator, wojewódzka konserwator ochrony zabytków w Krakowie powiedziała, nie. Ja się nie zgadzam na to, to jest zabytek. W pewnym momencie powstaje pytanie, które zostało rzucone w czasie konferencji. To znaczy tak, pociąg ma dojeżdżać do wiaduktu, mają wszyscy wysiadać, przejść po prostu po wiadukcie i wsiąść za wiaduktem i pojechać dalej do Rzeszowa. No nie, no co pan wymyśla, ale takie są konsekwencje. Skończyło się tym, proszę uważać, że za namową ministra odpowiedzialnego w Polsce za komunikację, pana ministra Adamczyka, pan minister Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, wykreślił zabytek z rejestru zabytków. Kamień w wodę, jak się to ładnie mówi, aż chlupnęło. To znaczy, teraz chudej dusza. To teraz wobec tego w takim razie można wszystko rozebrać i postawić sobie coś nowego. No na szczęście wznowiono postępowanie administracyjne w tejże sprawie, ale jaki będzie konsekwencja, bo nie można przecież pozbawić, na miłość boską, nie można pozbawić konserwatora no jakiegoś prawa do chociażby słowa. Co będzie dalej? Nie wiadomo. A pamiętajcie Państwo, że zabytki, które są w ruchu z jednej strony muszą być szanowane, ale z drugiej strony one mają służyć społeczeństwu. Ten kompromis, pogodzenie tych dwóch wartości, to chyba czasem jest duża sztuka.
Proszę Państwa, jest paradoks kolejny, paradoks strat wojennych w czasie II wojny światowej. Nie ma żadnej wątpliwości, że straty były olbrzymie. Oblicza się mniej więcej, że straciliśmy około 600 tysięcy dzieł sztuki w czasie II wojny światowej. W zbiorach publicznych oblicza się, że to mniej więcej około 1/10 tego w zbiorach publicznych. Straty na terenie chociażby samej Warszawy są niewyobrażalne. To, co zginęło, przepadło w czasie zarówno oblężenia, jak i podczas powstania warszawskiego i po powstaniu. Tak, ale wcześniej nie pamięta się o tym, że zabytki też i przybywały. I z wojny wyszliśmy z pewnymi zabytkami in plus. Bo proszę Państwa, macie dwa tu zdjęcie samolotów. Jest cała wielka, ogromna kolekcja samolotów zabytkowych, które kiedyś swego czasu były ozdobą Muzeum Techniki w Berlinie. W czasie wojny zostały przywiezione na ziemię dzisiejsze nasze zachodnie w ramach akcji, która się nazywała Auslagerung, rozładowania, aby uchronić przed bombardowaniem. Po wojnie zostały odkryte. Szczęśliwie Sowieci nie położyli na nich ręki. Przewiezione do Krakowa. I dzisiaj zapraszam Państwa do Muzeum Lotnictwa w Krakowie. To jest jądro kolekcji. Jak będziecie Państwo w Kolegium Majus, to proszę zajść do tak zwanej sali zielonej, żeby zobaczyć fortepian Chopina i inne pamiątki po Fryderyku Chopinie. Przed wojną ich nie było w Polsce. To Hans Frank je kupił od kolekcjonera Edwarda Gansza w 1943 roku. Równocześnie dorabiając, sam to czytałem we Völkischer Beobachter, mianowicie, że, uwaga, że Chopin przecież był pochodzenia niemieckiego. Ale ta kolekcja kupiona przez Hansa Franka została w Krakowie. Jest. Nie będę dodawał innych zbiorów, które trafiły do Polski. Na skutek przemieszczeń, na skutek transportów mających na celu uchronienie przed bombardowaniem. Są one w Polsce. One są do dnia dzisiejszego też i niestety również, i to jest zrozumiałe, powodem dyskusji pomiędzy władzami niemieckimi a polskimi. Niemcy słusznie mówią. Na przykład część słynnej biblioteki pruskiej z najcenniejszymi chyba rękopisami muzycznymi w ogóle, jakie można sobie wyobrazić, znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej, bo były na Śląsku, tak zwana Berlinka. Niemcy twierdzą oddać, a my mówimy, dobra, ale zapłaćcie odszkodowanie, zapuszczone z dymem chociażby zbiory Biblioteki Załuskiej, która nieszczęśliwie została sprowadzona do Polski za wcześnie. Bo została złożona i w czasie powstania wszystko poszło. Takie są problemy. Proszę Państwa, to jest jeszcze fragment tej Berlinki, o której mówię. I jeszcze mamy również paradoks polegający na
tym, że do ochrony dóbr sztuki, do ochrony dziedzictwa, czasem zaliczamy to, co się stało wbrew woli tych, którzy tworzą dziedzictwo. Klasyczny przykład, to co robili Niemcy. To przecież w czasie okupacji w Krakowie powstały arkady, tu po prawej stronie widać, których nie było przed wojną. W czasie wojny Niemcy poprawili widok tak zwanego Feniksa wybudowanego w roku 1937 przez Szyszko Bohusza, tego po lewej stronie, z tą okropną, okropną attyką. To, co Niemcy zrobili, jest lepsze. Bardziej pasuje do charakteru mieszczańskich kamienic. Jest. Udało się tylko w czasie wojny rozebrać tą potworną kamienicę tuż przy Wawelu i dzięki temu powstała ulica Podzamcza. Proszę Państwa, inny paradoks. Paradoks polegający na tym, że bez wydawania rozporządzeń sprzecznych albo dekretów sprzecznych z konstytucją nie dałoby się odbudowywać Warszawy. Słynny dekret Bieruta, który musiał być wydany w tamtych ówczesnych warunkach. Natomiast nie ma żadnej wątpliwości, że trzeba było uchwalić ustawę restytucyjną, ustawę reparacyjną, reprywatyzacyjną, jak ją zwał, tak ją zwał. Taka, która by uregulowała roszczenie i słuszne roszczenie właścicieli nieruchomości, którzy zostali pozbawieni bardzo często niesłusznymi, sprzecznymi z prawem decyzjami wydawanymi na podstawie dekretu Bieruta. Ale bez dekretu Bieruta trasa WZ by nie powstała. Po prostu, bo nie można byłoby dysponować tymi gruntami. Proszę Państwa, pora, żebym kończył, ale chcę tylko powiedzieć o jeszcze jednym, jeszcze dwóch paradoksach. W czasie bywa tak, że chroniąc zabytki, bardziej narażamy je na utratę, niż gdybyśmy się nie zabrali do ich ochrony. Tak było z ołtarzem Wita Swosza. W czasie wojny załadowano go na galary po rozebraniu w sierpniu 1939 roku i wysłano do Sandomierza, pięknego miasta. Ulokowano, gdzie te skrzynie, te 30 skrzyń? Na górze, tam na górze, w katedrze i zaraz obok w seminarium duchowym. Też, tylko z drugiej strony góry. A Sandomierz w 1939 roku dwa razy przechodził z rąk do rąk. Był bombardowany, był ostrzeliwany. I prawdopodobnie to, że ołtarz tam ocalał, to chyba jest jeden z dowodów, tak niektórzy mówią, na istnienie Pana Boga. I wreszcie ocalał tenże ołtarz tylko dlatego, że go z kolei wywieźli Niemcy dokąd? Do Nurembergi i umieścili go w tak zwanym Kunstbunker, schronie na dzieła sztuki, głęboko, pod górą zamkową, świetnie klimatyzowany, do którego nikt nie miał dostępu. I w ten sposób ci, którzy ukradli i chcieli się delektować z łupem, sami się pozbawili dostępu do łupu. I proszę Państwa, pora kończyć. Świetnie się pamięta w Polsce
bohaterów nieudanych, przegranych bitew. Czci się ludzi, którzy walczyli o niepodległość. Czasem nawet w sposób bardzo kontrowersyjny, jak w wypadku ognia Józefa Kurasia. Ale nie zawsze się pamięta o tych, którzy kraj odbudowywano, którzy chronili zabytki i którzy je odbudowywali. Tu macie Państwo Sigalina obok Bieruta. Józef Sigalin, inżynier, architekt pochodzenia żydowskiego, który był szefem odbudowy po wojnie. Naczelny architekt Warszawy, to jemu zawdzięczamy wiele pomysłów niesłychanie ważnych w odbudowie. Nie ma tablicy, nie ma ulicy, nie ma nawet skweru. Adolf Ciborowski, urbanista, naczelny architekt Warszawy, jemu się zawdzięcza między innymi powstanie dzielnicy marszałkowskiej, warszawskiej dzielnicy marszałkowskiej, jemu się zawdzięcza i tak dalej. Nie, IPN się nie zgodził na nic. Dlaczego? No bo był członkiem partii i był członkiem Rady Państwa. Koniec. A tamte zasługi się nie liczą? Profesor Stanisław Kulczyński, znakomity rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie przed wojną, który zrezygnował na znak protestu z funkcji rektora. Wtedy, kiedy lansowano i wprowadzono, Senat uchwalił tak zwany numerus clausus, który po wojnie był rektorem we Wrocławiu. Jemu zawdzięczamy, że Leopoldinum istnieje. Jemu. Cała awantura ostatnio była ze strony IPN-u, który zażądał usunięcia Kulczyńskiego ze wszystkich śladów pamięci we Wrocławiu. Nie posłuchano. Romuald Adam Cebertowicz, twórca słynnej metody skalania przy pomocy iniekcji, elektrycznych. On uratował w czasie budowy trasy WZ apsydę kościoła świętej Anny, która się zaczynała obsuwać. Jego ściągnięto z Gdańska, stał nad robotnikami, wsadzali te retorty i uratowali. Stoi kościół świętej Anny. Nie ma mowy o tym, żeby IPN zgodził się na tablicę. Tym się udało. Stanisław Lorenc w końcu dostał ulicę. Jan Zachwadowicz ma swój skwer, temu się udało. Jan Bogusławski odbudował Zamek Królewski w Warszawie. Ma skromną tablicę w tak zwanej Bramie Wazowskiej. Najwięcej się chyba udało Stanisławowi Jankowskiemu, inżynierowi, architektowi, cicho ciemnemu, słynnemu Agatonowi w czasie wojny i w czasie powstania, który wrócił za granicy w 1946 roku i zabrał się do odbudowy Warszawy. Ale chyba bardziej się liczyły dla IPN-u jego zasługi wojenne, aniżeli to, co zrobił dla zabytków. Ale proszę Państwa, taki już jest świat. Dziękuję. Bye.
Bardzo dziękujemy panie profesorze za ten fantastyczny wykład. Czas na pytania. Pytania możemy zadawać tutaj w sali, ale też pytania mogą zadawać internauci. Bardzo proszę. Może zaczniemy od państwa z sali. Jeżeli są jakieś pytania, to ja bardzo mam proszę. Pytanie do pana profesora. Pokazywał pan profesor pan pokazywał pan na jednym ze slajdów fortepian Chopina z Collegium Maius. Podejrzewam, że czy to była firma Pleje, chodzi o fortepian firmy Pleje, bo wiem, że się firma Pleje, paryska firma, no specjalnie interesowała Chopinem, mało Chopin dostawał pieniądze od tej firmy, żeby można dzisiejszym językiem mówić, no reklamował, to był taki manewr marketingowy. Czy to była firma Pleje, o to mi chodzi? Minutę mogę? Proszę. Bo ja wiem, jest wytrzymałość. Studenci mają pewne granice wytrzymałości. Ja je respektuję. Z tym jest tak. Kupiono w Paryżu u Edwarda Gansza tę kolekcję. Ta kolekcja częściowo pochodzi ze zbioru Jane Stirling, Szkotki, która była ostatnią uczennicą Fryderyka Chopina. I ten fortepian pochodzi ze Szkocji. To jest plejen. To jest plejen zresztą osobiście wypróbowywany przez Chopina, bo Chopin zarabiał między innymi we firmie pana Plejela wypróbowywaniem fortepianów. Za to, za każde próbowanie dostawał, jeżeli ja dobrze pamiętam, 200 franków. Tak? I on trafił tam. Drugi Plejel, po Potockich, który jest odnotowany, jego numer jest odnotowany w rejestrach Plejela w Paryżu, też jest w Collegium Maius. Są dwa Plejele. Częściowa jest kombinacja, tam poprzenoszono w pewnym momencie w latach jakiś chyba 48, 49, trochę część z jednego pleje do drugiego, ale oba są autentyczne. Więc tak to wygląda, kolekcja jest bardzo piękna i to tak. Rękopisy muzyczne i inne Chopina znajdują się w Bibliotece Jagiellońskiej. Tak się podzieliliśmy. Natomiast wszystkie trójwymiarowe pamiątki po Chopinie są w Collegium Maius i wybierzcie się państwo. Ten fortepian, jak i pamiątki naprawdę warto zobaczyć, a czasem byłoby dobrze trafić na dobry humor kuratora, żeby pozwolił komuś kilka taktów na nim zagrać. O to miałem właśnie zapytać. Bardzo proszę, kolejne pytania. Bardzo proszę. Czy według pana profesora, ten kto niszczy zabytki... Czy według pana profesora, ten kto niszczy zabytki powinien za nie płacić? Powtórzyć? Tak, bardzo prosimy o powtórzenie. Czy według pana profesora, ten kto niszczy zabytki powinien za nie płacić? Ten, kto niszczy zabytki, czy powinien za nie płacić? Takie retoryczne trochę, ale no spróbujmy. Sprawa jest jasna, prosta. Proszę pani, jest w ustawie o ochronie zabytków odpowiedzialność karna, przewidziana dla tych, którzy niszczą. To jest występek. Ja w tej chwili nie pamiętam zagrożony. Ważne jest nawet nie tyle, czy surowo, czy nie surowo, tylko żeby się chciało prokuratorowi wszcząć postępowanie. Bo nie ma niczego gorszego, jak prawo, które nie jest egzekwowane. To już tak zupełnie na marginesie, zupełnie. Ja czekam na komunikat, kiedy nie to, że zostali zatrzymani trzej sprawcy skandalicznych wypowiedzi w Kaliszu antysemickich. Ale ja czekam na komunikat, że zostały wniesione akty oskarżenia. Dopiero wtedy uwierzę, że tam działa prawo.
I to samo odnosi się do zabytków. Także apel do koleżanki, proszę uważać. Bardzo proszę. Tutaj mam pytanie. Panie profesorze, jaka jest dzisiaj siła, kondycja, pozycja obecnych konserwatorów zabytków? Na ile oni mogą, na ile nie mogą, na ile mają wsparcie? Dziękuję. Bardzo ładne pytanie, ale piekielnie trudne. Bo pytanie łatwe, ale odpowiedzieć mądrze na to pytanie. Cóż, ogromnie dużo zależy od konfiguracji personalnej. To znaczy, bo okazuje się, że stanowisko, na przykład naukowe, nie chroni konserwatora, wojewódzkiego konserwatora, bo przecież na przykład pani profesor Monika Bogdanowska w Krakowie jest profesorem Politechniki. A więc wydawałoby się, że stanowisko w szkolnictwie wyższym ją do pewnego stopnia utrwala na tym stanowisku. Nic podobnego. Ważne jest to, czy wojewoda popiera jej działanie, jest równie twardy jak konserwator, czy osoby w ministerstwie potrafią się oprzeć czasem nacisków inwestorów, osób zainteresowanych. To jest to. A w naszym kraju bardzo wiele zależy od układu politycznego. Jak jest cynk z pewnego miejsca? Taka jest moja odpowiedź. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, tutaj mam pytanie. Panie profesorze, jeśli nastąpi zmiana systemu ochrony zabytków lub nowelizacja tego obecnego systemu, jakie elementy z poprzedniego powinny zostać przeniesione? Te najważniejsze. Jeżeli nastąpiłaby zmiana obecnego systemu opieki nad zabytkami, to jakie elementy z poprzedniego przed zmianą powinny być zaimplementowane? Szczerze powiem, że nie bardzo wiem, jak się to wszystko dalej potoczy. Po prostu nie wiem. Ja mogę tylko zakładać, że to będzie przebiegało wszystko zgodnie ze zdrowym rozsądkiem. Ale to jest podejrzenie oby oparte o fakty. Dziękuję bardzo. Tam mamy pytanie. Przedostatni rząd. Tylko mikrofon będzie potrzebny będzie mikrofon. To już idzie do pani mikrofon. To czy pan profesor nie dochodzi do takiego wniosku, że ten socjalizm jednak na coś się przydał, a zwłaszcza w zakresie ochrony zabytków? Bo jeżeli 30 lat temu przejeżdżałam przez zachodnie Niemcy, to widziałam zdjęcia podobne do slajdów w Bobolicach, gdzie kościoły i do dzisiejszego dnia zostały z nich tylko ruiny i kuty. I tak jest do dzisiejszego dnia, a dlatego, że państwo... Widocznie były to ziemie prywatne, bo jednak był ten kapitalizm. A jeżeli chodzi właśnie, bo ja tak nawiązuję i do tego Cyrankiewicza, któremu bardzo dużo zawdzięczam, a tylko dlatego, że nie był robotnikiem typu jak Gomułka i wiedział, co to jest zabytek i stąd ochronił Collegium Maius. Ale pytanie jest takie, czy ten socjalizm, zwłaszcza w zakresie ochrony zabytków, się na coś przydał? Jaka rola jest według pana profesora socjalizmu w ochronie zabytku? Czy tutaj, jak pani zapytała, socjalizm się na coś akurat tutaj przydał? Czy co? Czy socjalizm się na coś tutaj akurat przydał? No bo ogromne pieniądze szły jednak na odbudowę zabytków typu Krasiczyn, Łańcut i tak dalej, i tak dalej. Pytanie bardzo ciekawe, bardzo interesujące, sięgające dość... do korzeni jakby ustrojowo-ekonomicznych ochrony zabytków. Wcale nie jestem pewien. Skala to tak. Z jednej strony na pewno odbudowa zabytków w czasach PRL-u była niebywała.
Bo proszę Państwa, odbudowano nie tylko Warszawę, a Gdańsk, który odbudowano chociażby, a chociażby Kołobrzeg, bo mówię, podaję przykłady, tylko pierwsze lepsze, które wyciągam, a równocześnie tak ogromna liczba dworków przepadła, a te pałace, kościółki ewangelickie zwłaszcza, nieobjęte przez Kościół katolicki na ziemiach odzyskanych. Do dnia dzisiejszego tyle pałaców, dworów na ziemiach zachodnich po prostu czeka. Przecież całkiem niedawno ukazał się bardzo interesujący artykuł na temat pozostałości Waltera Gropiusa. Powiem, Walter Gropius to był architekt, który był twórcą tak zwanego Bauhausu w Dessau, który wyznaczył nowy kierunek, tak zwany modernizm. Przynajmniej 7 obiektów Gropiusa istniało na ziemiach naszych zachodnich. Tak naprawdę nadaje się do odbudowy, jedno odbudowane, jedno do odbudowy, reszta koniec. Tylko dla przykładu. Dziękuję bardzo. I może ostatnie pytanie. Kolega ma szczęście. Tam mam od internautów, tak? Pytanie. To będzie tutaj kolega i ostatni od internautów. Bardzo proszę. A tutaj pani się zgłaszała, tak? Tak. Proszę bardzo. Włączone, dziękuję bardzo. Panie profesorze, pan profesor tutaj kilkukrotnie wspominał, że praktyka ochrony zabytków w naszym kraju troszkę różni się od przepisów prawnych. I tutaj parę tych przykładów było, że tutaj te różne naciski, czy ten wiadukt kolejowy, że troszeczkę to wygląda inaczej. A jak ta praktyka ma się do standardów międzynarodowych? Czyli w praktyce te standardy międzynarodowe takiej ochrony zabytków są przestrzegane w naszym kraju? Czy jakby tak pan profesor mógł to odnieść? To pytanie ma 2 oblicza. Zacznę od pierwszego. Praktyka. Tam, gdzie skutecznie konserwatorowi uda się stworzyć atmosferę szacunku dla ochrony zabytków, tam, gdzie udaje się skutecznie przeciwdziałać nielegalnemu wywozowi przez granice ruchomych dzieł sztuki, tam możemy powiedzieć, że jest jako tak. Dobrze wiemy, że na Zachodzie w latach, zwłaszcza 60. i 70., absolutny podziw budziła odbudowa Warszawy. Mimo jej makietowości, mimo nie do końca prawdziwości, ale jednak przedsięwzięcie było niebywałe. Natomiast jest druga strona medalu, to znaczy, czy udaje się wydusić przestrzeganie prawa o ochronie zabytków. Bo to tak jest. W wielu miejscach jakoś się udaje, z wyjątkiem chyba jednego regionu, na którym i prawo budowlane się nie przyjęło i nie przyjmie, i na pewno przepisy o ochronie nieruchomości pod względem zabytkowym mających być chronione, nie przyjęły się, to mówię krótko, węzłowato, Podhale. Po prostu Podhale. Bo tam prawo budowlane się nie przyjęło. Gdzie indziej się albo przyjmie, albo nie przyjmie, bo taka to już jest osobliwość naszego pięknego kraju. Czy pan ma takie samo pytanie jak pani doktor, czy może inne? Jak inne, to prosimy bardzo. I później ostatnie pytanie internautów. Tak, ja mam pytanie, czy jeżeli za pełną cenę, powiedzmy, kupiłbym jakiś obraz albo zabytek, to czy mógłbym go w pełni legalnie na przykład zniszczyć? Czy dobrze pana zrozumiałem, czy jeżeli pan nabyłby zabytek legalnie, to czy mógłby go zniszczyć? Nie. To znaczy tak.
Jak długo nie jest wpisany do rejestru zabytków, jak długo nie jest wpisany, to ja mogę ze swoją, z nim coś zrobić, oczywiście. Jak ja mam cenny obraz, i pewnego pięknego dnia mi się przestaje podobać, trudno, ale nie jest wpisany do żadnego rejestru zabytków. Moment, w którym zostaje wpisany do jednego z dwóch rejestrów, do rejestru przy konserwatorze wojewódzkim, na poziomie wojewódzkim, drugi, kiedy to są tak zwane narodowe skarby dziedzictwa. To jest specjalny rejestr. Koniec, ślus. Już przestaje być dysponentem. Dziękuję bardzo. To takie drugie niepokojące pytanie dzisiaj, po pytaniu koleżanki. Prosimy tego nie robić, to apel też od nas. I pytanie od internautów. Panie profesorze, spłynęło wiele pytań od internautów. Skoro możemy zadać tylko jedno pytanie, wybierzemy to, które uzyskało największą liczbę polubień, ale czy mogłabym od razu zapytać, czy na pozostałe pytania zgodzi się pan profesor odpowiedzieć w komentarzach dla naszym internautom? Sporo pytań od internautów napłynęło, panie profesorze. Czy zgodzi się pan profesor w wolnej chwili odpowiedzieć na nie w komentarzach? My pomożemy tutaj technologicznie, oczywiście. Oczywiście, że tak. A tymczasem przejdźmy do pytania. Kilka lat temu bardzo głośno było na temat odzyskania przez Muzeum Narodowe w Warszawie pomarańczarki Aleksandra Gierymskiego. Jak wygląda procedura odzyskiwania dzieł sztuki zaginionych w czasie działań wojennych? Czy tego typu roszczenia ulegają przedawnieniu? Czy jest jeszcze szansa na odzyskanie kolejnych cennych dzieł sztuki? To jest pytanie złożone, dotyczące w zasadzie procedury odzyskiwania zabytków w ramach roszczeń powojennych. To jest cały problem, tak zwanej restytucji. Restytucji dóbr kultury, który jest niesłychanie złożony, dlatego że regulowany jest po pierwsze przez konwencje międzynarodowe, czyli tak zwane hard law, regulowany przez soft law, który ma ogromne tutaj znaczenie, dlatego że na przykład porozumienie waszyngtońskie, ja twierdzę, ono ma znacznie większe znaczenie, aniżeli nie jedna z konwencji, ale jeszcze w dodatku przez przepisy unijne, dyrektywy i polskie prawo. Ukazała się ustawa, wreszcie o restytucji narodowych dóbr kultury. To wszystko razem jest regulowane. To jest problem ogromny. Do niedawna zajmowano się tym dwutorowo. Z jednej strony Ministerstwo Kultury, z drugiej strony Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W ostatnich latach przejęło to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ale coraz mniej jest spektakularnych tak zwanych odzysków. Najczęściej one są wynikiem długotrwałych, poufnych pretraktacji, a co dużo mówić, wykupywania. Paradoksalnie, najbardziej skłonne do wydawania, ujawniania są muzea amerykańskie. Tam idzie najlepiej. Nie ma żadnych szans, żeby cokolwiek w tej chwili odzyskać, a wiemy, ile jest. Z Ermitażu, z Galerii Puszkina i z innych muzeów. W Kazaniu na przykład wiemy, co tam jest. Nie ma żadnych szans. Stosunki polityczne przekładają się zawsze na gotowość do rewindykacji, do restytucji. Zawsze. No cóż, ciężko idzie z Niemcami. Różnie. Ale proszę pamiętać, że my też mamy za uszami Berlinkę, samoloty i jeszcze trochę innych obiektów, o których dzisiaj nie mówię. I to by było na tyle. Bardzo dziękujemy, panie profesorze.
Proszę Państwa, ja korzystając z okazji bardzo serdecznie Państwa chciałbym zaprosić na dwa kolejne wydarzenia, które przed nami w ramach naszego cyklu Przybij Piątkę Nauce. Najbliższe spotkania odbędą się 2 grudnia 2021 roku w Filharmonii Podkarpackiej. I to gośćmi tego spotkania połączonego z koncertem skrzypcowym pod tytułem Kaprysy Wszechświata będą ksiądz profesor Michał Heller, kosmolog, filozof i teolog, profesor honorowy naszej uczelni oraz doktor habilitowany Janusz Wawrowski, jeden z najwybitniejszych polskich skrzypków. I 15 grudnia 2021 roku w ramach projektu Przybij Piątkę Nauce odbędzie się premiera spotkania online pod tytułem Czy wiesz, co jesz? Z udziałem pani Katarzyny Bosackiej, dziennikarki prasowej, telewizyjnej, autorki wielu publikacji. Zapraszamy Państwa do śledzenia naszego kanału YouTube.